Witajcie w 9 dniu. Ja oczywiście otwierałam ten kalendarz adwentowy z herbatkami, ale po prostu pokażę Wam od 3 do 9, żebyście zobaczyli, co było w tych herbatkach, dlatego że jakoś no nie miałam czasu wcześniej tego nagrywać. Więc tak, trójeczka to jest peppermint melon, czyli mięta pieprzowa z melonem. I jeżeli chodzi o skład, to jest tak: zielona herbata z cynamonem, z miętą pieprzową i z lukrecją. I tak ta herbatka wygląda. Zaraz sobie ją zrobię. Teraz czwóreczka: spicy anise, czyli przyprawa anyżowa. I mamy tutaj co? Organik, czarna herbata z imbirem, z goździkami i gwiazdką anyżu. Teraz tak, to jest piątka. Czarna herbata z miodem i melonem. I to jest czarna herbata z lukrecją, cynamonem i goździkami. Szóstka to jest kulik i to jest zielona herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i pieprzem. Tak, teraz siódemeczka to jest breakfast special, czyli śniadaniowa, i to jest cejlońska herbatka. Później mamy Silent Night, czyli cicha noc, i to jest tak: zielona z cynamonem, imbirem, z miętą pieprzową i płatkami róży. I kolejna, czyli Holiday Blend, czyli mieszanka wakacyjna, to jest tak: czarna herbata z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkatołową i miętą pieprzową i pomarańczą. A teraz spróbujcie zgadnąć, gdzie jestem. Oczywiście w Galerii Krakowskiej, po której bardzo lubię chodzić. A teraz właśnie w tym przedświątecznym czasie zobaczcie, jak wszystko ślicznie wygląda, ile jest tych światełek zdobiących galerie i choinek. I można właśnie już jakoś tak przystosować się do tego świątecznego nastroju, zwłaszcza że też trzeba kupić jakieś prezenty gwiazdkowe, a jest dużo promocji, więc właśnie chodzę sobie teraz po galerii. A przed galerią też jest bardzo ładna choinka i kiermasz. Też można coś ciekawego zobaczyć i kupić. A ja już wybieram się do domu. Już zaczyna się po prostu wieczór, więc jadę sobie właśnie do domu.
Ale zobaczcie, jak ładnie jest tutaj przed Galerią Krakowską, dworzec widać. A tutaj mamy taki wieczorny widok na ulicę Lubicz. I właśnie zmierzamy w kierunku słynnego browaru Lubicz. Właściwie już go omijamy. A ja już jestem w domu i właśnie postanowiłam sobie zrobić coś do zjedzenia. Mam tutaj dwie kanapki z takim pasztetem sojowym. Zaraz właśnie Wam go pokażę. I tutaj jeszcze, o, zaraz właśnie będę go miała. Ale tak, o, właśnie jest. Jest pasztetek sojowy, który jest bardzo smaczny. I moja zupa serowa, więc to jest bardzo zdrowe odżywianie, no ale właściwie jest już pierwsza w nocy, a mi się oczywiście zachciało jeść. Tak to właśnie wygląda. No ale gdybym nie zjadła nic na noc, no to nie mogłabym usnąć, a tutaj jeszcze zobaczcie, mam taką maseczkę arganową, którą kupiłam sobie w Seforze, bo były promocje właśnie na rzeczy Sefory. I założę sobie ją dzisiaj na noc, żeby się zrelaksować. I tu są właśnie te rękawiczki, takie na dłonie. Tak one wyglądają. Tutaj właśnie otworzyłam maseczkę. No i tak. I to sobie trzeba rozerwać i założyć na dłonie. Także będę się relaksować po prostu. Właściwie już prawie zbliża się druga w nocy, a ja właśnie za relaks się zabieram. Właściwie powinnam iść spać. I zobaczcie, tak wyglądają te rękawiczki już założone. A tutaj mam jeszcze takie migdałowe maseczki, migdałową maseczkę na stopy. I też to są takie skarpetki i po prostu też je tak rozrywa jak tamte rękawiczki, trzeba sobie zdjąć tutaj właśnie, żeby sobie przylepić ten taki lepiec i no i ubrać po prostu i siedzieć 20 minut w nich. Więc ja ubieram te skarpetki, no i żegnam się z Wami i następnym razem znowu pokażę Wam kilka pudełek z herbatą właśnie z tego adwentowego kalendarza, a czekoladek na razie jakoś nie mogę jeść, bo nie najlepiej się czuję, chyba jestem trochę przeziębiona. Tak więc życzę dobrej nocy.